Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. W poprzednim odcinku zajęliśmy się kryształowymi kopalniami, a teraz naszym celem jest... Wrócimy się tutaj. Poszukamy... Czemu ty jesteś przeciążona, kobieto? Poszukamy bezpiecznej pozycji i będziemy starali się po prostu przeżyć tutaj. Bezpieczna pozycja, gdzie będziemy mogli walczyć jeden na jeden. Okej, tu jest wyjście z tej lokacji. Zobaczmy, czy tu jest w miarę bezpiecznie. No nie do końca, nie w 100%, ale... Armia po prostu... Jeszcze ty! Nie rozumiem. Mam jakieś dziwne wrażenie, że gra mi się po prostu zbugowała, że dzieją się jakieś kosmiczne tutaj rzeczy. Nie rozumiem tego wszystkiego, naprawdę. Nie rozumiem nic z tego wszystkiego. No cześć. Tak, wiem. Sam siebie zabij. Jesteś głupi. Boli cię to? Bolą cię moje wyzwiska? Bolą cię, bo są prawdziwe. On ma naprawdę życia nieskończoność chyba. No, przyprowadził mnie do tych przeciwników i tyle. Ale podoba mi się. Lokacje, które już znamy, są drugi raz tak jakby... pokazywany z innej perspektywy. Mamy tu mocniejszych przeciwników niż pierwszym razem. Wygląda to strasznie ciekawie. Podoba mi się ten pomysł. Zobaczymy jeszcze, jak później będzie rozwinięty. No, wskocz tu teraz na swoją bombę. Boom. No i zniknął. Tak. Męczymy się z nim, a potem i tak ucieka. Nie wiem, kiedy będzie faktyczna walka z nim, gdzie uda nam się go zabić w końcu, bo na pewno tak będzie. Ale no kiedy, no to czas pokaże. Czas po prostu to wszystko pokaże. No, ratlingi to już nie jest problem. Ale jak teraz dają nam ratlingi bossów, no to już jest większy problem. No hej. Na szczęście teraz powiedzmy, że jest bardziej samotny niż poprzednimi razami. Ale mimo wszystko. Jeszcze z tą bazuką, którą... Na hit! Czeka nas teraz niezła masakra. Prześmijmy się tu jeszcze, żeby odzyskać siły. Nikt nas nie zdążył tutaj zaatakować. Załadujmy sobie to. Załadujmy sobie specjalny atak Repeatera i... No? Come on, bro. Okej, on sobie poszedł, więc... Raz, dwa, trzy. Jeden zginął. Na początek warto by wyczyścić właśnie całą tą lokację ze zwykłych przeciwników. No, raz, dwa. Dobra, ładnie siadło. Myślę, tak na spokojnie trzeba z nim walczyć, bez pośpiechu, bez żadnej spiny i... Jakoś to może w końcu się uda zrobić. Naładuj sobie specjalny atak, zdąży uciec. 320, piękne. Piękne, dobra, drogę ucieczki znaleźć. Nie. Po nas, nie mogę tu wejść, nie mogę... Po nas. Jedyna szansa to to, że on ma tutaj... Po prostu nie ma życia. Raz, dwa... Okej. Ładuj. Zginę jak nic. Zginął. Dobrze. Mamy szansę. Idźcie na tył. Zrobimy to. Przeżyliśmy to. Zabiliśmy naszego byłego bossa. Nasza drużyna jakoś się po tym wszystkim trzyma. Słabo po słabo, ale się trzyma. To najważniejsze. No i wilczek. Okej. To było emocjonujące w pewien sposób. Chodźcie znowu na tył. Kobitki. Dajcie nam troszeczkę leczenia. Okej, dobrze. Zapiszmy grę. Kolejna bazuka, znaczy rakietnica. Nie rakietnica, nie bazuka. Armata nam wypadła, ale już jedną mamy. Jej nawet nie używamy, więc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nieźle. Raczej nie jest to rakietnica mocniejsza ani bazuka mocniejsza ani nic, więc spoko, nie przyda nam się handcanon. Raczej taka sama, więc nawet nie będę tego jakoś głębiej sprawdzał. Tak, od trzech odcinków nie użyłem tego. Sorry. Kiedyś tego użyję na pewno, ale no cóż. Prześpijmy się, żeby był dzień. Może akurat ktoś jeszcze nas tu zaatakuje? Nie obraziłbym się, okej. Dzień nadchodzi, przeciwników nie widać. To jest przejście do właśnie łącznika. Mogę jeszcze tą lokację troszeczkę zwiedzić na szybko, ale... wydaje mi się, że co było do zwiedzenia, to tutaj... sobie odkryliśmy. Myślę, że wszystkich tutaj przeciwników...
praktycznie. No, zabiliśmy, no hej. Jeden czy dwa, no to bye, bye. Naprawdę, oni raczej nie potrafią nas jakoś mega szybko zachorowywać, więc mogę ich na spokojnie znabić. Wydaje mi się, że w sumie każdy przeciwnik może nas jakoś tutaj zarazić czy coś, ale nie robią tego za szybko i w ogóle, więc nie musimy się raczej tym mega, mega martwić. No już wilczek może coś nam zrobi, ale jako już mamy tutaj ognisko, no to martwić się nie musimy. Okej, okay. Od tyłu nikt do nas nie podchodzi. Weź sobie to. Jaki nieogar w ogóle na początek odcinka. Ale tak, zwiedziliśmy tutaj wszystko chyba. Udało nam się bez większego problemu bez większego problemu, zależy jak na to patrzeć, ale udało nam się poradzić z tymi przeciwnikami tutaj. No hej, jest was tu niesamowicie dużo, ale no, jedna taka seria. No i was nie ma, więc o, szczególnie dzięki tej burzy meteorytów, no to po prostu leżą i kwiczą. Więc no dobra, bez takiego gadania, jeśli coś pominęliśmy, wrócimy tu kiedy indziej. A teraz pora na kamyczki. Po drodze atakują nas gówniane stworki. O! Tak tutaj się z nami chce się bawić? Okej, okay, tego się troszeczkę nie spodziewałem. Na szczęście jako już meteory, one są... Fuck! One są bardzo podatne na te meteory, więc spoko w miarę. To jest zamknięte, więc wtedy pójść nie możemy. Jak teraz nas zablokuje ten żywiołek, będzie po nas. Będzie po nas, dobra. Jest po nas. Fuck. No bo tego zabić nie mogę. Super. Zapaliście. Chciałbym tu zostawić esencję. Tutaj? Chyba tutaj, dobrze. Jaka masakra się teraz na tej mapie dzieje, naprawdę. Tak, wiem, wy. Na was, ich tam w ogóle 4 było? 5? 8? Dobra, na spoko... Super, super. Zaznaczmy sobie na szybko, że tutaj jest mega hardkorowy przeciwnik, a raczej ci trzej goście, tak? Więc ich sobie na razie odpuścimy, nie będziemy aktywować walki z nimi i zajmiemy się tym po prostu kiedy indziej, teraz na spokojnie. No mamy już jeden problem, którym są te żywiołaki powietrza, z którymi walczyć nie możemy na chwilę obecną, ponieważ można ich zabić czarem wody, a magią wody się tutaj nie interesujemy. Można ich zabić bronią, którą znajdziemy w późniejszym etapie gry, więc no, też teraz nic nie wskuramy. No i można przed nimi uciekać i to właśnie teraz będę robił. Bo oni są po prostu nie, podatni, znaczy odporni na wszystko, dosłownie wszystko, więc pajączki, a raczej kamyczki były tutaj, więc myślę, że to będzie tutaj formalność, żeby zabić ich, ale no, chętnie to zrobię. Jak się was odblokowywało? Chyba tutaj był przycisk. Ja teraz szybko idę tutaj, dobrze. Zanim tutaj zawyjemy, przygotujmy sobie czary, zapiszmy sobie grę. Myślę, że możemy mieć wywalone na wszystkie ulepszacze, po prostu kamyczki zabijemy bez problemu. O, użyjemy sobie tego. Użyjemy sobie tego. O, gdzie jest nasz tutaj... Nie mogę tego w ekwipunku używać, spoko. No to odwieczny wróg. Robimy siebie niedźwiadkiem. Tak to wygląda, po prostu jedna z naszych postaci zamienia się w niedźwiedzia i... No ma teraz takie niedźwiedzie ataki. Po prostu. Poważnie, poważnie. No jak widzicie, formalność. No dobra, trochę nas tutaj zachorowali. Nie mogę miśkiem atakować jedną ręką teraz, ale... No jak widzicie, formalność totalna. Po prostu podchodzimy. Seria z ognia i ich nie ma. Dobra. Wyleczyłbym teraz miśka. Czyli Gareta. Gdzie? Kto ma teraz miksturki? Kto ma miksturki? Garet ma miksturki. Już w ogóle nam się kończą szybko. Dobra, raz, dwa, trzy. No i... Żegnam! Okej. Okay. Having a Gniz time. Achievement unlocked. Spoko. No i zdobyliśmy tutaj książkę. Tome of Knowledge. Zdobywamy jeden skill point. Może jeszcze się na chwilę wrócę.
Komu potrzeba skill pointa? Dobra, zdecydowanie pani czarodziejka, ponieważ potrzebujemy koncentracji i wiecie co teraz zrobię? Pójdę w magię wody, żeby po prostu nie męczyć się więcej z tym gównem i móc na spokojnie to zabić. Okej, okay, level zdobyty, magia wody, dobrze. Ten czar bodajże robi się w taki sposób. Jest to czar rozproszenia i po prostu całe życie uratowane. Po prostu nasza dalsza część gry będzie łatwa. Po prostu teraz do końca gry banał jeden wielki. Możemy na spokojnie wrócić się do tamtych stworków, po prostu ich zniszczyć. Ej, wiecie co? Odpuścimy sobie cmentarz. Znaczy teraz jeszcze wrócimy się do... Użyj tego w ogóle. Wrócimy się do tych przeciwników powietrznych, użyjemy sobie... użyjemy sobie... Nie użyjemy, zabijemy sobie po prostu te roślinki. No i później ruszymy na bagna, do żabek. Ej, nie zabiło cię to? A to nie miało na hita zabijać? Ej, coś mi tu nie gra, byłem pewny, że to na hita ich zabije. Trzy uderzenia, a ten ciągle żyje. Okej. Cztery uderzenia. Dobra. Pół many paska nam to zjadło. Ale dobra, ważne, że możemy ich zabić. Myślałem, byłem pewny nawet, że zrobimy to na jedno uderzenie. Weź sobie miksturkę many. Nie. Coś tu? Weź sobie miksturkę many. Słyszałem już po prostu tego przeciwnika, który szedł w naszą stronę i w ogóle tego żywiołaka powietrza. Dobra. Raz. Jak widzicie, już dawno nam się skończył. Skończyła moc niedźwiadka. Trwa to bardzo krótko, ale również nie daje zbyt dużo. Może później będzie się dało zrobić jakąś inną tutaj transformację poza niedźwiadkiem, ale niedźwiadek nie jest jakoś strasznie epicki. Po prostu, no troszeczkę nasz damage się podnosi. Jak widzieliście, jedną chyba po 60 atakowałem, czy coś takiego. Nie jakoś strasznie dużo. Więc no zawsze to więcej niż 50, tak? Ale nie jakoś strasznie. No chyba, że to nawet nie było 60. Nie pamiętam. Teraz naprawdę mam straszny nieogar, co tu się w ogóle dzieje. Dobra, zacznijmy ogar i chodźmy do tej lokacji z bagnem. Bo myślę, to teraz będzie nasz tutaj cel. Jest tu strasznie ciemno. Tutaj, nie wiem czy pokazałem jak tą zagwiadkę rozwiązać. Po prostu trzeba było coś tu rzucić. Oczywistość totalna, szczególnie z tą podpowiedzią. No właśnie z kamieniem i... No słabo, że nie wpadłem na to za pierwszym razem, ale w sumie nie narzekam, bo bym musiał wtedy iść na te bagno. A wielkim jego fanem zdecydowanie nie jestem. Prześpijmy się, żeby nasza czarodziejka tutaj więcej many miała. Zapiszmy sobie grę. No i mamy kolejną wielką lokację. Tak, wcześniej sobie zaznaczyłem na mapie, że tutaj już się nam odblokowało przejście. No właśnie, wystarczyło cokolwiek tutaj rzucić i... no tyle tej zagadki. Zobaczymy, co jeszcze nas czeka tutaj. Aha. Myślałem, że to są korzenie, w które będę mógł wejść, a nie. Garrett głoduje. No to zjedz sobie szalami. Przeciwnika tutaj nie ma, dobrze. Już zapomniałem w sumie, jak się gra tutaj poza chodząc pod ziemią. Fak. Głupie pszczółki. Generację wcześniej wydeptałeś. Wydeptaliście te ścieżki. Tylko on i oni mają cierpliwość, by podążać nimi aż do końca. Nie mam pojęcia. Może jest to jakaś podpowiedź do jakiejś zagadki, może coś, może nic. Te drzewko wygląda, jakby miało notatkę w sobie jakąś, jakby w tej dziurce, wiecie, coś było, ale nie tym razem. No więc zwiedzajmy dalej. Mamy wielkie zamczysko. Wielkie zamczysko, czyli kapliczkę. Kapliczkę magii. Kapliczkę ziemi po prostu. Poszukajmy jeszcze tutaj, czy nie ma żadnych przycisków. No i kolejny gem.
sobie w tej chwili tutaj zrobimy. Tak, kapliczka ziemi, jasne. No mamy tu to wszystko, co mieliśmy do tej pory, więc nie warto się jakoś w to zagłębiać. Po prostu jeden gem, drugi gem, trzeci gem oraz czwarty gem i się dzieje. Znów. Podoba mi się, jak tutaj, jak na słuchawki to działa, jak wiecie, jak to krąży strasznie szybko, to tak dźwięk jest raz w jednej, raz w drugiej słuchawce, tak bardzo, bardzo szybko. Fajnie to brzmi. I trzecia esencja znaleziona, jeszcze tylko 8 gemów do znalezienia. 8 gemów i... no i zbliżamy się do końca gry, tak? Chociaż jeszcze wiadomo, po tych 8 gemach otworzy nam się przejście dalej. Do pewnie finałowego dungeona tutejszego, więc... No, pewnie tam czeka nas dopiero, czekają nas dopiero hardkorowe zagadki i w ogóle wszystko. No ale to jeszcze przed nami, jeszcze długa, długa droga przed nami, zanim tam dojdziemy. Mamy zejście na dół, wiecie co? Po co czekać? Po prostu wskoczmy tutaj od razu na dół i nie zastanawiajmy się jakoś strasznie. Nic tu nie ma. Dziwne. Dziwne strasznie. Może wiecie, tam coś nas przestraszy i gracz wpadnie w dziurę i coś tak w ogóle będzie tu wyjście. Nie wiem. Co mamy tutaj? Przycisk, który po prostu nam otwiera drzwi. Pytanie, czy na chwilę. Więc jeszcze zwiedźmy sobie ten obszar tego miejsca. Tam już byłem, tu już... Aha, tu jest inne zejście na dół. Inne, tak jest, więc... Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Gówniana tarcza, więc zostań tu. Raczej przedmiotów tutaj super nie znajdziemy, ponieważ jest to lokacja, którą i tak już powinniśmy dawno odwiedzić, a jeszcze tego nie zrobiliśmy. Jak przeglądałem achievementy, jest to właśnie jedna z pierwszych lokacji, do których gracze się udają. No w sumie na mapie patrząc, no też jest to w sumie patrząc na mnie, też jest to jedna z pierwszych lokacji, na które się udałem. No tyle, że szybko zwątpiłem. Więc nic dziwnego. Wtedy dałbym radę na pewno z tą lokacją, po prostu nie chciałem tu iść, bo... co to jest za miejsce, nie wiem. Nie chciałem tu iść, bo... Te żabki mnie irytowały, a wiedziałem, że mam jeszcze 20 innych lokacji, do których w tamtym momencie mogłem pójść, więc... Wolałem pójść do tych innych lokacji. Po prostu... Grzybki! Hej! Hej! Grzybki są to przeciwnicy z pierwszego Grimrocka. Dawno się ich po prostu nie widzieliśmy. No to hej! Ciekawe, czy są tak beznadziejni, jeśli chodzi o ilość posiadanego życia, jak w części pierwszej? Nie? Jedna seria ich nie zabiła. W jedynce naprawdę padali bez problemu na serię, wiecie, dwa uderzenia ogniem i ich nie było. No tutaj troszkę tego życia mają więcej, ale troszkę to dobre stwierdzenie po prostu. Użyj tego, nie wiem jeszcze, czy potrafił jakoś zatruwać, czy na pewno potrafił zatruwać, tak? Są to przeciwnicy właśnie z tego tutaj znani. Fuck. I oni też tutaj są. Okej. Po prostu wszyscy, cała gromadka z części pierwszej tutaj przyszła i będzie nas tutaj atakować. Zabij go. Dobrze, Vivien zdobyła poziom. Te małe są strasznie irytujące, bo są szybkie i jeszcze strzelają zatruwającymi właśnie strzałkami. Ci bodajże tworzą chmurę dymu na kratce do przodu. A tamci jedni, z którymi jako pierwszymi walczyliśmy, po prostu nie robią nic. Dobra. W ostatniej chwili go zabiłem, bo już chciał mnie atakować i po prostu zatrułby nam całą drużynę bardzo szybko. Dlatego byśmy nie chcieli. Prześpijmy się troszeczkę. Niech ta chmura dymu zniknie i troszkę many sobie odregenerowaliśmy. Weźmy magię powietrza na maksa. Ciągle nie wiem, jak wygląda scroll na... No hej. Jak wygląda scroll na co? Piorun do przodu, tak? Na kulę piorunową, kulę energii. I takie same żarcie, jak w części pierwszej zostawiają. Strasznie fajne. Fajna lokacja. Nie wiem, taki sentyment do części pierwszej atakuje. Dobra, naładujmy sobie to. Zobaczmy, czy zadziała na nich. Boom! Nie odepchało. Nie wiem, czemu ten knockback tak rzadko działa, tak jak powinien. Ci przeciwnicy byli chyba drugimi przeciwnikami, jakich w ogóle się w grze całej spotykało w jedynce. Więc... no są tu na pewno zdecydowanie bardziej
ulepszeni, zdecydowanie ulepszeni w porównaniu do części pierwszej, jeśli chodzi na przykład o ilość posiadanego życia i w ogóle takie rzeczy. Zjedz sobie to żarcie i no hej. A ci tak samo słabi jak w części pierwszej, kilka ataków i ich nie ma. Znaczy też są, jeśli chodzi o życie, troszkę ulepszeni. Tak mi się wydaje, nie wiem. Mogę mówić tutaj kompletne bzdury. Ciężko mi w tej chwili... Au! 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 Mogliście uprzedzić. Mogliście uprzedzić. Dobra, myślę, że jesteśmy stosunkowo gotowi na walkę z tym bossem. Naprawdę nie zdążyłem się jeszcze mu przyjrzeć. Dobra, wejdziemy tutaj i to się za nami zamknie, tak? Nie? Wejdziemy tutaj i to się za nami zamknie. Dobra, czym jesteś, bosie? Czy to są to? Tak, to jest nasz boss. Dobra, gin. Mam rozwalić to, tak? Dobrze. Czy to jest naprawdę takie gówno, które rozwalę na dwa hity? Boom. Okej. Czy wy sobie jaja robicie tutaj? Muza jest epicka, ale... Ale czy wy sobie jaja robicie tutaj? No hej. Gdzie jest kolejna tutaj część tego bossa? Chodźmy tutaj. Boom, boom. I leży. Jeszcze z jedno i naszego bossa nie będzie. No hej. W ogóle dwie postacie nasze są zatrute. Więc to na to trzeba zwrócić tutaj troszkę uwagi. Czekam aż... Fak, z wszystkich stron nas tutaj zachodzą. No nie jest to takie banalne, jakby można się było spodziewać, ale... No bossa nie ma. Bossa nie ma, teraz tylko uciec stąd. Uciec stąd, będąc zatrutym z każdej strony po prostu. Dwóch wielkich bossów pokonaliśmy w tym odcinku. Gem znaleziony, dobra. Podnieś gem. Nie atakuj gema, podnieś gem. Wiem, że zaraz tu zginę, wiem, że zaraz tu zginę, dobra. Skończyła się trucizna na niektórych z naszych postaci. Okej. Wiem, że mój komentarz jest tragiczny w tym odcinku, ale... Tyle się dzieje. A przez tyle odcinków się nic nie działo. Kolejna część legendy o Killhaganie. Zapiszmy grę. Nie wiem, czy wszystkich pokonaliśmy, czy nie. Może prześpimy się. Jak kogoś nie pokonaliśmy, to przyjdzie do nas. Nikt nie przyszedł, więc prawdopodobnie nikogo już tu nie ma. Transmuter Potion, Moodward i Falcon Skyr. Nie mogę teraz tego robić. Ciekawe czemu. A może dlatego, że przedmioty wszystkie ukradłem. Przedmioty są tutaj. Oddaj dla pana Minotaura swoją broń. No, muszę przyznać, że rakietnica daje radę. Znaczy, bazooka. Znaczy... Jak to się nazywa? Armatka daje radę. Dobra. Moodward i Falcon Skyr. Falcon Skyr i Moodward. Fuck! No dobra. Żegnaj, bombo. Czyli dwa zielone przedmioty. Ale to już znamy, tak? To już odkryłem sobie sam wcześniej. Chyba, że to jest jakieś inne, raczej nie. Dobra. No tak, kolejna część legendy o Killhaganie. Gdy jego statek zaginął oraz jego załoga umarła, Killhagan przestał być przywódcą, sam bez nadziei, kompletnie zagubiony, prawie zakończył tu swe życie, ale następnie poczuł wściekłość i razem z tym miał nowy cel w swym życiu, zemstę. Okej, czyli cały czas kontynuujemy historię Killhagana. Strasznie mi się to podoba. W jedynce był Turok, czy jakoś tak się nazywał, nie jestem pewny. No i tutaj mamy coś podobnego, strasznie mi się to podoba. Taka poboczna fabuła. Znaczy poboczna. Główna fabuła tutaj jest tak opowiadana, że wiecie. A tyle, że jest, że jej nie ma. Więc weź sobie to i no wykończmy sobie pozostałości tutaj tych przeciwników, którzy tutaj jeszcze sobie siedzą. Zbierzmy sobie bomby ogniste, klucz prawdopodobnie do wyjścia z tego miejsca, chociaż nie wiadomo. No i kryształek, dobrze. Będę musiał pamiętać, że taki klucz posiadam. No cześć. Pięknie. Nawet nie wszystkie ataki trafiły, a i tak zginął. Znaczy, zginął zanim wszystkie ataki w niego trafiły. To samo. No ci mają zdecydowanie więcej życia, ale
no też są słabi. Już nie chce mi się w sumie ich z nimi walczyć, gdy boss jest pokonany, ale no zrobię to przynajmniej, żeby tego żarcia troszkę mieć, bo warto. Jak na razie żarcie jest minimalnym problemem i mamy kolejną czaszkę, wow. Kolejną czaszkę oraz 17 gem w naszej historii tutaj, w naszej przygodzie. Więcej tutaj składników alchemicznych i amunicja dla naszej pani Liz. Dobrze. I czy wszystko? Nie, 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 nie. Jeszcze tutaj jest jakiś mały obszar nieodkryty z większą ilością składników alchemicznych. Tutaj tutaj jeszcze nie zajrzałem. Okej, chyba wszystko. Drugi boss w dzisiejszym odcinku pokonany. Chyba że liczyć Ratlinga, no to trzeci boss. Chyba że liczyć te podziemne roślinki, no to czwarty boss pokonany w tym odcinku. Fuck yeah. Fuck yeah, czterech bossów na odcinek. Po prostu, kto by się spodziewał. Dokończmy jeszcze zwiedzanie tej oto lokacji. Czemu ja w ogóle wcześniej tu nie przyszedłem? I gdzieś tu jeszcze na pewno były drzwi zamknięte na klucz, który możliwe, że już mam. Przycisk, no hej. Wow, Iron Bassinet. Czy jest lepszy? Nie, jest beznadziejny, więc od razu go wyrzućmy. Potka Anti-Venom. No pewnie się kiedyś przyda. Dobrze. Dobrze, że w ogóle już wiem, jak te przyciski by wyglądały, bo na 100% jakbym kiedyś tu przyszedł, to bym nie znalazł tego. Kill off. Kill off? Kill off. Żegnaj, kill off. Mam nadzieję, że nie jest on przydatny. Nie możemy za jego pomocą wchodzić w interakcję z jakimiś tam skałami. To by było epickie, ale... aż chciałbym go po prostu zabrać, ale boję się, że będzie to bezsensowne po prostu i po prostu ekwipunek będzie się męczył tutaj. Kolejny klucz. Battle Axe, no nara. Mapa. Mapa z zaznaczonym miejscem ze skarbem, okej. Wydaje mi się, że wiem, gdzie to jest, ale tym się zajmiemy, gdy stąd wyjdziemy. I mamy kolejny klucz. Jeden jest do połączenia, wiecie, do tego miejsca z teleportami, a drugi jest do kopalni. To miejsce to też jest innego rodzaju kopalnia, więc prawdopodobnie gdzieś tu tego klucza użyć będziemy mogli. Prawdopodobnie nawet tutaj. Pytanie, czy kopalniany klucz, czy ten drugi? Kopalniany, spoko. W sumie zakończyłbym tutaj ten odcinek, ale jeszcze może tą zagadką się zajmiemy, czy coś. Timepiece, zegarek, tak? Nie? Kawałek czasu. Okej. O, zegarek, tak. Jest 4 godziny po południu. Fajne, strasznie fajne. Przyda nam się, żebyśmy wiedzieli, która jest godzina, chociaż poradzimy sobie i bez tego. Dobra, co to jest? Okej, jak staje na to, są wysyłane te ogniste pociski. Mam jakąś coś ułożyć z tego? Raz i dwa. O! Rune Master Trial. Okej, próba mistrza run. Okej, nic się nie stało. Tutaj. Jest też jeszcze jedna opcja. Dobrze, dobrze. Musimy po prostu robić to, co on nam każe. Czyli gdy on nam mówi jakiś czar, to my ten czar musimy wykonać. Czar odłamków wygląda w taki sposób. Czar... no właśnie taki nie wiem, jak wygląda i chętnie się w sumie dowiem. Czyli spróbujmy. Dobrze, tak wygląda ten czar. Czyli nauczmy się go od razu. Coś takiego... dobrze. Kwestia prób i błędów. Wzorowałem się bardzo na tym czarze i próbowałem coś takiego zrobić związanego z tą kratką i... i się udało. Dobra, weź chlebek, od razu go sobie zjedz. I nasza nagroda to laska węża. 2,6 plus siła. Specjalny atak, zobaczmy. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Szczególnie, że jest tego nieskończoność. Tylko czy lepsze od kulki? No kulka też ma podobny czar, tylko że skończony. 2,6.
A to ma energię 15. No jasne, że z tym sobie zostaniemy, to od razu wyrzućmy. I co? Zagadka rozwiązana. Nic więcej tutaj nie ma. Zakończymy sobie tutaj ten odcinek serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. Pokonaliśmy 4 bossów, po prostu wow! Tak naprawdę 2, ale... No walczyliśmy też z pozostałymi 2 i też ich pokonaliśmy, więc w pewnym sensie 4. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Legend of Grimrock 2. Zajmiemy się właśnie pozostałą częścią tej bagiennej lokacji. Do zobaczenia i cześć!